W najbliższy poniedziałek do suwalskich szkół wróci niemal 2100 uczniów klas 1-3. Zajęcia z nimi poprowadzi 208 nauczycieli, którzy od kilku dni mają możliwość wykonania testów na obecność koronawirusa. Spośród tej grupy na testy przesiewowe zdecydowała się nieco ponad połowa. Według danych podanych nam przez suwalski ratusz, zainteresowanie wyraziło 116 nauczycieli. Biorąc pod uwagę liczby bezwzględne, znacznie więcej osób do testów przesiewowych zgłosiło się z innej objętej nimi grupy. Chodzi o pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach. W tym przypadku zainteresowanie testem wyraziło ponad 230 osób. Rodzice na stronie internetowej suwalskiego ratusza mogą znaleźć wytyczne ministra edukacji i nauki, ministra zdrowia oraz głównego inspektora sanitarnego dotyczące zasad obowiązujących w szkołach. Warto się z nimi zapoznać i je respektować. Od tego w ogromnej mierze zależy bezpieczeństwo zdrowotne nie tylko uczniów i nauczycieli, ale również ich rodzin. Zaleceń jest dużo. Wykaz liczy aż 7 stron. W dużej mierze są to zalecenia znane między innymi z września 2020 roku, informuje Kamil Schnell, kierownik Biura Prezydenta. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia, dodaje. Listę zaleceń otwiera kluczowa dyspozycja. Do szkoły może przyjść uczeń, który nie wykazuje objawów infekcji dróg oddechowych, a wśród jego domowników nie ma osób objętych izolacją. Wytyczne zawierają również szczegółowe zasady postępowania po wejściu do placówki, określają zasady dystansu społecznego, ale nakładają również na rodziców obowiązek zaopatrzenia dziecka w osłonę ust i nosa. Nałożenie obowiązku noszenia osłon przez uczniów wciąż leży w kompetencji dyrektora szkoły, ale z wytycznych rządowych jednoznacznie wynika, że uczeń powinien taką osłoną dysponować. Apelujemy do rodziców i opiekunów, by respektowali zasady sanitarne obowiązujące w szkołach.